Okej, witajcie na kanale Wilper, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku cofamy się w czasie i to całkiem mocno. Dzisiaj będziemy oglądać Tesla Roadster z 2011 roku i przypominam, że ten samochód był produkowany od 2008. Także serdecznie Was zapraszam, oglądajcie! Dzięki uprzejmości właściciela jednej z nielicznych Tesli Roadster w Polsce podczas naszego pobytu na rynku manufaktury, na EV Experience, mamy okazję pokazać Wam, jak i samemu zaznajomić się trochę bardziej z tym unikalnym już teraz samochodem. Powiem Wam szczerze, nawet miałem problem, żeby go uruchomić w ogóle. Mamy standardowy kluczyk. O, zobaczcie, taki kluczyk. Trochę to się włącza, muszę Wam powiedzieć, podobnie jak na przykład, nie wiem, Peugeota Ayona i tego typu samochody. O, tak to wygląda. Tutaj, proszę bardzo, pierwociny wszystkiego, co znamy. Dobrze, skupmy się na infotainmencie, bo infotainment wygląda troszeczkę, jak wiecie, jak z takiego, nie wiem, kupiony na AliExpressie. Samochód ma swoje źródło w latach, no, w pierwszej dekadzie lat 2000, czyli 2008, to jest pierwsza data produkcji. Akurat chyba konkretny egzemplarz, jeżeli dobrze kojarzę, pochodzi z 11, ale jeszcze to, jeszcze się tego dowiemy. No i zobaczmy, co tu możemy w ogóle wiedzieć. A, czyli mamy takie radyjko. Display setup. To takie naprawdę radyjka, jakbyście się mocno zastanowili, to radyjko, moi drodzy. Szybko radio mi się włączyło, cholercie. Teraz będę musiał znaleźć, gdzie to wyłączyć, bo to nie jest tak jak w normalnej Tesli, wiecie, to nie jest wszystko... O, mute, dobra. Czyli to jest tak naprawdę sterowanie radiem, jakieś niewielkie funkcje może tu są, zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Display setup, source setup, audio setup, display setup. No, takie standardowe rzeczy. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakieś standardowe pokrętła, to jest nawiew, siła nawiewu. Tutaj mamy kierunek nawiewu, tutaj mamy temperaturę, tutaj mamy włączanie, wyłączanie klimatyzacji, zakładam. Fajne. Tutaj mamy zamknięty obieg, otwarty obieg. Tutaj mamy mały wyświetlacz pokazujący nam trochę informacji na temat samego samochodu. Zobaczymy, co tu możemy się dowiedzieć. Aha, dobra. O, mamy wszystko. Assembly 5th May. Zobaczcie, Assembly 5th May 2011. I samochód, o dziwo? A, był składany w UK. Dobrze, bo kierownica jest akurat po prawidłowej stronie. Dobra. Serwis info, odometer 100 tysięcy kilometrów niecałe, next service za 19 tysięcy kilometrów, czyli wtedy zaprosimy samochód do nas. Zobaczmy błędy. Aha. No, trochę dosyć mocno ograniczone to, a tutaj zobaczmy. Dobra. Nie będziemy tutaj nikomu mieszać za bardzo. Awaryjne. Tryby jazdy, tak jak widzicie, w takich przyciskach fajnych, aluminiowych, które teraz można pewnie kupić na AliExpressie. Wyłączmy od razu drive, zróbmy park. O. Czyli mamy park, mamy jazdy do tyłu, mamy neutral i mamy drive. Co tu jeszcze mamy? Tu jest jakieś przejście z USB. Akurat sobie właściciel podłączył przejście na Lightning. Nie do końca wiem, co to jest. A, to jest dziwne, bo to jest chyba dezaktywacja systemu kontroli ciśnienia w oponach. Te przyciski, to szczerze mówiąc, nie wiem, do czego one służą. A, podgrzewanie siedzeń, zobaczcie, to jest podgrzewanie siedzeń, czyli podgrzewanie siedzenia kierowcy, podgrzewanie siedzenia kierowcy, podgrzewanie siedzenia pasażera. Wyłączanie systemu badania ciśnienia w oponach. Klasyczny ręczny, taki o, tutaj. Siedzonka bardzo, bardzo takie, no, sportowe, bardzo, bardzo cieniutkie. Twarde strasznie, tu mamy z tyłu jeszcze głośniczki. Wszystko z karbonu, tutaj macie listwę karbonową, tutaj jest daszek. Lusterko wsteczne, oczywiście standard. Tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe manipulatory. Tutaj mamy tempomat, przeciwmgielne i tryby świateł różne. No, to niestandardowe dla testu. Tutaj mamy otwieranie tylnej klapy, później Wam pokażę, jak to wygląda. Pierwsze logo Tesli oczywiście,
Kierownica, no to nie jest kierownica Tesla, to jest kierownica Lotusa, w ogóle ten samochód to jest Lotus, tak naprawdę. To mamy przy okazji taki wskaźnik, tak, rekuperacja, tutaj ile kilowatów zużywamy przy przyspieszaniu. Samochód już nie robi takiego wrażenia przy przyspieszaniu jak obecne Tesle, mimo iż jest to samochód teoretycznie sportowy, ale musimy pamiętać, że wtedy, w tamtych czasach, to był pierwszy samochód elektryczny, który miał takie osiągi, a przede wszystkim taką, jakby to powiedzieć, konfigurację samochodu jednak sportowego. Tutaj mamy manipulator, który odpowiada za spryskiwacze i wycieraczki, a tutaj mamy manipulator odpowiadający za kierunkowskazy i za coś jeszcze. Chyba za ustawianie lusterek. Jeszcze musimy zobaczyć gloveboxa. O, taki glovebox, proszę bardzo. Jeszcze ło. Bardzo malutki gloveboxik. No tak w takim samochodzie wiadomo. Dla wielbicieli luksusu, albo nie wiem, hypercarów, supercarów. Jak to nazwać, to ja nawet nie wiem zupełnie szczerze. Powiem wam zupełnie szczerze, nie czuję się w tym samochodzie jak w Tesli. Czuję się w tym samochodzie jak właśnie w jakimś starym kabriolecie. Nie aż tak starym jak mój Golf, ale takim po prostu starawym, no nie wiem, z lat 90. Pierwszej właśnie dekady lat 2000. Wszystko to tutaj takie jest w podobnych materiałach zrobione. Tu macie klasyczne klameczki, pyk, otwieramy drzwi. Listewki progowe oczywiście wskazujące, że jest to Tesla, ale zaraz się zajmiemy otworzeniem tylnej klapy. Także wam pokażę, jak tam tylna klapa. Jest, wysiadanie z tego, uwierzcie mi, to nie jest prosta sprawa. Klapa się nam otworzyła. Tutaj mamy słynną baterię, która wygląda jak fortepian. A tutaj mamy wnękę, do której wpada niestety woda. Tak przy okazji. Także to widać, bo tutaj się trochę zbiera takiej jakby wilgoci. Pojawia się też korozja tutaj na niektórych elementach, czyli na tym odhaka. A tu mamy kabelki wysokiego napięcia. Zupełnie nie jak Tesla, prawda? Jest to wszystko leciutkie, bo to jest wszystko zrobione z włókien karbonowych. Właściciel w tej chwili sprzedaje ten samochód, on jest kolekcjonerem i on w tej chwili sprzedaje Roadstera. Szczerze mówiąc, nie znam ceny. Tutaj macie kontakt, gdybyście byli zainteresowani. Powiem wam, że to jest coraz rzadszy samochód. Jest ich bardzo mało. Z tego co kojarzę, to jeszcze poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale powstało ich około 2000, chyba 300 egzemplarzy. No ale do dzisiaj przetrwało już poniżej 2000. Więc to jest gratka. Oczywiście może ten kolor akurat nie, no ale tutaj przy okazji macie nieco świeższy rocznik. Tutaj jeszcze możecie poznać pierwowzór naszej Tesli. Może nie tylko pierwowzór, ale bazę. Czyli Lotusa. Słuchajcie, ze względu na szacunek dla tego samochodu postanowiłem jednak nie robić testów drogowych i nie jeździć nim. Chociaż być może właściciel też pojawi się na najbliższych targach w Warszawie i wtedy razem z nim zrobimy przejażdżkę i będziemy w stanie trochę też powiedzieć, jak to wygląda z jego perspektywy. Ale teraz skupmy się na parametrach technicznych i na tym ogólnie, czym jest Tesla Roadster. Więc Tesla Roadster była przede wszystkim pierwszą Teslą, która była produkowana w cudzysłowie seryjnie. Samochód został zaprezentowany w 2007 roku w czerwcu i zostało zamówionych już wtedy 560 egzemplarzy. Do końca 2010 roku sprzedano 1200 egzemplarzy, natomiast cała produkcja wynosiła około 2500 sztuk. Tak jak mówiłem, zresztą do dzisiaj już nie przetrwało więcej niż 2000. Według deklaracji producenta Tesla Roadster, ta, którą testowaliśmy, jest w stanie przyspieszyć w 3,9 sekundy do 100 km na godzinę. A przypominam, że samochód jest już bardzo, bardzo leciwy. Moc maksymalna tego pojazdu to 185 kW, co daje nam 250 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna to 201 km na godzinę, a zasięg oczywiście bardzo deklarowany to 394 km. Pamiętając, że bateria ma 53 kWh, oczywiście możemy to wsadzić od razu między bajki. Warto też dodać parę elementów związanych z rodowodem Tesli Roadster, więc Tesla Roadster jest oparta na Lotusie Elise i samochód Tesla Roadster był składany w dwóch miejscach, tam produkowany. Fetel w Wielkiej Brytanii i w Menlo w Stanach Zjednoczonych. Przypominam też, że jeden egzemplarz Roadstera krąży na orbicie okołoziemskiej, a został wystrzelony 6 lutego 2018 roku. Mam nadzieję, że jeszcze położymy ręce na tego Roadstera, a ja dziękuję wam za
oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było.